Ja mam słowo wiedzy, ale zanim je powiem, chcę powiedzieć świadectwo z poprzedniej niedzieli. Uwolniłam w Kościele słowo dotyczące raków. Powiedziałam o fali, która przyjedzie przez nas Kościół, uzdrowienia z rakiem. Słuchajcie, to była niedziela, w poniedziałek była grupa unijna. Przeszli ludzie z ulicy. Ulicy, pan kiedyś miał wypadek z Kamilem Mleczko. Kamil go potrącił niechcący, ten pan mu wjechał po prostu i przyprowadził swoją córkę. W związku z tym siedzimy przy stole, mija 15 minut, podchodzi siostra do mnie i mówi: Małgosia, słuchaj, to kobieta ma raka. Więc podchodzę do niej, już wiedziałam, że Duch Święty, i mówię: słuchaj, powiada mi świadectwo, głoszę Ewangelię. Ona oddaje życie Jezusowi. Modlimy się o nim wszyscy i wierzymy, że została uzdrowiona z raka. Czekamy, aż przyniesie zdjęcie do kościoła. To jest pierwsze świadectwo, kiedy jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego. Następny dzień, kolejny, to był taki, że stoję w Biedronce i wiecie, w tej Biedronce przede mną stoi kobieta i już czuję, że się zaczyna i Duch Święty mówi do mnie, że ona była chora w ogóle, że miała raka. Ja mówię: co jest, Duchu Święty? Miała raka. I miała raka, no to jak miała, to miała. Myślę, ale wiem, że mam być posłuszna. Wychodzę za nią z Biedronki i mówię: proszę Pani, przepraszam bardzo, czy Pani chorowała? A ona do mnie: nie, ja jestem zdrowa. A ja: no to super. I chcę odejść, a ta kobieta mówi: no nie będę kłamać, miałam raka. A ja mówię: bo ja właśnie w tej sprawie, wie Pani, bo ja tutaj jestem po to, żeby Pani powiedzieć, że Pani została uzdrowiona przez Jezusa. A ona tak stoi i się patrzy, a ja mówię: Jezus Panią uzdrowi. I ja tu jestem po to, żeby Pani powiedzieć, żeby Pani oddała mu swoje życie, bo stąd to uzdrowienie. Ta kobieta na mnie patrzy i ona mówi: Boże, co za dzień, co za dzień. Przytuliła mnie i w ogóle w szoku, nie wiedziała, co ma powiedzieć, bo wiecie, no podchodzi do niej kobieta, mówi: Duch Święty mi powiedział. Patrzy na mnie, ale wiecie, była otwarta i ona miała wiarę w uzdrowienie i została uzdrowiona, ale teraz musi pojednać się z Bogiem. Ja Wam chciałam tylko powiedzieć tyle, że nie bójmy się mówić o słowach wiedzy, które dostajemy od Boga, bo to grzech. Trzeba spokutować, kiedy Bóg do ciebie mówi, że kogoś uzdrawia, obojętnie z czego. Musisz to powiedzieć i uwolnić w kościele albo tam, gdzie mówi to do ciebie. Wiecie, kiedy ja przychodzę na uwielbienie, to ja za każdym razem proszę Boga i mówię: Boże, co chcesz uczynić dzisiaj w mojej wspólnocie? Czy chcesz coś szczególnego uzdrowić? I otwieram się. Ja nasłuchuję moich uszu na ciebie i wielbię Boga, modlę się na językach. I powiem Wam, jaki jest Duch Święty, bo On jest cudowny. To nie religia. Religio. Pozdrawiam z tego miejsca. Powiem to, bo to uwolni wielu ludzi. Pierw dostałam słowo w ogóle, że Duch Święty chce uwolnić kogoś, kto jest chory na nerki. Ale pytam, kogo? Z czego? I Duch Święty mówi tak: jedna osoba w ogóle ma kamienie na nerkach, druga ma zapalenie dróg moczowych, jedna ma osoba chorą lewą nerkę i czeka na operację. Ja ci z tego miejsca mówię, że przez imię Jezus zostajesz uzdrowiony i uzdrowiona. I proszę cię, abyś się skontaktowała ze mną, czy ty przez Facebooka. To jest jedno. Ale wiecie co? Jak dostałam to słowo, wielbiłam dalej Pana i dziękowałam Mu za to uzdrowienie. I brat, który siedzi tutaj z tą kitką, był przede mną. I otworzyłam swoje oczy. I podświetliła się jego lewa nerka. Wiecie, ja tak mam. Drugi raz tak mam, że kiedy było słowo o uwolnieniu, o uzdrowieniu z kręgosłupa, podświetlił się siostry kręgosłup. Dzisiaj podświetliła się lewa nerka brata. Bo taki jest Duch Święty. Trzeba być otwartym na świeże i nowe. Z tego miejsca chciałam powiedzieć, jeśli ktoś z Was jest chory lub ma problemy z nerką, to proszę po nabożeństwie podejść do mnie, zostaniesz uzdrowiony w imieniu Jezusa.